Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w GTA San Andreas. Słuchajcie, ja sobie podeszłem tutaj już pod misję, także jedziemy od razu z misją. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, Uzi. Your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Jedź po samochód z podłożonym ładunkiem. Spoko loko. Gdzie to jest? Aha, tam gdzieś. Dobra. Aha, czyli mamy po prostu rozwalić fabrykę. Tam co nasi ziomale gdzieś tam... Byli ziomale. Ogarniają. Pewnie narkotyki, no bo co by innego, nie? Wow! Te ludzie pod kołem się rzucajcie, brawo! Hey man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good luck. Zaparkuj samochód w laboratorium, w którym produkowane są narkotyki. Mówiłem. Narkusy, cholera jasna. Jaka fura w ogóle tu po prawej jedzie? Patrzcie na to! Tego to jeszcze nie widziałem, serio. W sumie ja tym samym jadę. Nie, to jest co innego. Kurde mać, coraz lepsze auta tutaj jeżdżą, naprawdę. Dobra, ogarnijmy w takim razie, gdzie to jest. Fabryka jest... Aha, tutaj. To my tam już jechaliśmy z jedną misją. Pamiętam to doskonale. Nie cierpię takiej pogody w GTA jak pada. Jest to okropna. Strasznie źle się auto wtedy prowadzi, ale to strasznie. Tragedia. Zobaczmy, czy jak pojadę tędy. Jak pojadę tędy, to będzie git. Dobra. O-o. Aha, ja nie mam przecież snajperki. Ja pierdzielę. Ja chciałem ich snajperką sobie rozwalić tak fajnie. No nici, no nici, kurde, mać z moich planów. Aha! Open the gates and waste the dumb fuck, Holmes! Watch up!
Hopla. Dobra, teraz muszę chyba tam jakoś wjechać. O, fuck, jest coraz więcej. Te, coraz więcej i też coraz mniej. No tutaj będą kolejni. Co to taka cisza? Jaką rampę? Aha, to. Dobra, no to zaparkuję gdzieś tam. Shit, I'm so fried, I'm seeing shit. Dobra, w sumie tych ludzi to nie muszę zabijać, tak mi się wydaje. Lewy przycisk myszy uaktywni bombę. Dobra. Puść magazyn, zanim skończy się czas. Jezus! Strzelają! O, nice! Papa, narkotyki? Przez główną bramę, serio? Serio, ja tak na YOLO? Ups. Dawać mi tu swoje gnaty. A tam już widzę jakieś auto czeka, tylko nie wiem, czy ono jest przyjaźnie nastawione, raczej chyba nie. Dobra. Przeskocz samochodem nad murkiem. Aha. Uhu. Dobra, rozpędźmy się tam porządnie. Nie przeskoczę. Nie przeskoczę. Przeskoczę! Ha! Przeskoczyłem! Nie wierzę. Kurde, no nie no, no. Elegancko. To jest skill, nie? Ta. Szacun. 25 tysiaków. Zajebista kasa. Zajebista. Jest teraz kasa za tę misję. No, masaka. Dobra. No to teraz co? Teraz co my tu mamy? Nic tu w sumie nie mamy. Tu jeszcze w ogóle nie byliśmy. To jest dziwne. Legenda? Coś mi powie? Nic mi chyba nie powie. No to co? Pewnie musimy czekać na telefon jakiś, nie? O właśnie. No, wilku mowa. Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. O kurde. Dobra, no to coś tam mamy do zrobienia. Motor, 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 motor. Mamy motor. I mamy tutaj zapierdzielać, aż serio.
Może tutaj? Opla. Gdzie ja wjechałem? Miałem na dół jechać. Dobra, przynajmniej motorem to się tam wybierzemy raz, dwa. Chyba. Teraz tak. Jezus, przecież ja mogłem jechać tą autostradą w sumie. Tutaj. No kurde, serio. Ja zobaczymy. Czy aby na pewno? W sumie też mogłem torami się przejechać, nie? Jeżeli w ogóle tam jest jakiś wjazd na nie, czy jest zablokowany, czy nie jest, nie wiem. Tego wam nie powiem. No, dobrze jadę. Zapis jest. I prosto na zapis. Którego nie mogę wziąć, bo kuźwa coś dzwoni. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to like get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. Aha. Ogólnie to powiem wam, że tej właśnie misji, co teraz, telefon nam zadzwonił, nie musimy robić. Bo to jest jakaś tam misja po prostu niewymagana do przejścia gry fabularnie, nie? I myślę, że nie będę tej misji robił. Dobra, wejdźmy do domku. Gdzieś tu chyba misja powinna być, nie? Jest, jest, wszystko jest. Potwór! O kurde, ja pamiętam tą misję. Ja pierdzielę! So fucking welcome, man! What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. O ja pierdzielę. Pamiętam tą misję. Oj, pamiętam. No właśnie. I popierdzielamy po zajebistych wertepach. Jak ja to przejadę za pierwszym razem, to naprawdę pełen podziw będę miał dla siebie samego, naprawdę. Mam poniżej tam chyba 6 minut jakoś się zmieści, czy coś takiego. Co nie będzie pewnie łatwe. Wow. Jedź. No i tak, musimy Monster Truckiem dojechać tam w wyznaczonym czasie. Mamy na razie 5 punktów, jeszcze nam zostało 30. Przecież to jest po prostu masakra. Totalna masakra.
Tak, teraz tu pewnie przez most, a jak? Aha, on ręcznego nie ma, a już ręczny zaciągam, spoko. Pierdzielę, 12 punktów. 13. Gdzie jest kolejny? O Boż. Gdzieś tutaj na górze. Nie, ja się raczej nie wyrobię tutaj, nie ma szans. O, brawo. Brawo. Dziękuję Rockstar za taką misję, naprawdę ci dziękuję. Gdzieś tu w lewo. O kurde. Coś czuję, że szans to ja zbytnio tutaj nie mam. Chyba, że gdzieś uda mi się przyspieszyć. Sorry, nie moja wina, że mam monster maszyny. Oj kurde, czas się pomału nam kończy. A nie wiem właśnie jak będzie to z odstawieniem tej maszyny, czy po prostu jak przejadę wszystkie punkty, to nie wiem, automatycznie będę mógł tam wjechać, czy co? Już do tego, do końca misji, czy jak? Nie wiem. Aha, czy jak nacisnę spację, to dwie osie mam skrętne, dobra. Okej. 4 minuty prawie. Jezus, kochany. Pomału. Mogę przyspieszyć troszkę. Tutaj zwolnię. Trzydzieści. Jeszcze 5 punktów mamy zdobyć, te. Pozdro. Powodzenia. Najlepsze by było, jakby mi jeszcze dowalili, może w tym czasie dojazd tam do chaty jego, nie? Do tego kolesia, co dzwonił. O, jak dobrze, jest tak bliziutko. A tu jest jego chata, czyli jednak do końca. Dobra, udało się. Ja pierdzielę. Dobra, trzecie, nieważne. W dupie to mam, ważne, że zaliczone. Dobra. Na szczęście się udało. I co? I pewnie będziemy mieli tutaj chyba znowu misję gdzieś, tak? Chyba nawet tu w środku jeszcze raz. Dobra, nieważne, idę sobie zapisać. Nie chcę mi się szczerze jak coś tego jechać. No i co? Okej, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Albo i nie. Odbierzmy jeszcze telefon. A co? Who the fuck is this? Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not.
Dobra, jestem na ranczu. Okej, tak jak mówiłem, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę. No i oczywiście do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!